Witajcie na kanale Tarot z Planem Duszy w takim wstępie krótkim do czytań na wrzesień. Jako pierwszą informację powiem, że od 1 do 15 września jestem nieobecna, zatem jeśli będziecie składać jakieś zamówienia, to raczej przed, właśnie do 31 sierpnia lub po 15 września, lub może krótko przed 15, bo jak wrócę, to od razu zrealizuję. Oczywiście jak najbardziej możecie zaglądać na stronę www.planduszy.pl, można tam kupić PDF, książkę Plan Duszy lub też książkę fizyczną, ale tak jak mówię, ponieważ będę na urlopie, więc mogę zrealizować zamówienia przed lub po powrocie. Oczywiście zapraszam wszystkich też na kurs odczytu Planu Duszy w Bydgoszczy, który odbędzie się w dniach 29, 30 września i 1 października. Stacjonarnie będziemy 3 dni pracować, uczyć się, odczytywać i ćwiczyć, żeby każdy był wyposażony w bardzo dogłębną wiedzę na temat planu duszy i tego, w jaki sposób robić odczyty, pomagać sobie i innym, rozumieć siebie lepiej. I właściwie dziękuję Wam za wszystkie lajki, za wszystkie wizyty, wszystkie share'y i wszystko, co robicie dla mnie, za Wasze maile też, wszystkie indywidualne zgłoszenia, które otrzymuję. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli ktoś chciałby mi kupić jakąś kawę, to zapraszam. Jest tam Ko-fi, taki link. Można tam sprezentować mi kawę, jeśli ktoś ma potrzebę i poczuje wdzięczność w sercu. Także to jest taka nowość, która się pojawiła pod każdym filmem, który robię, pod każdym wideo. Będzie teraz też taki link, żebyście mieli możliwość też skorzystania z prawa obfitości i podziękowania. Bo to, co robię, to właściwie robię, ponieważ myślę, że jeśli pomaga to komuś, chociaż jednej osobie, to znaczy, że jest to potrzebne. I myślę, że każdy z nas może w sobie odczuwa czasami taką frustrację, czy taki brak siły ze względu na to, że myśli, a komu ja mogę pomóc? Możemy. Wszyscy możemy sobie wzajemnie pomagać. I myślę, że dzięki Wam istnieje ten kanał, bo gdyby nie było zainteresowania, to podejrzewam, że samoistnie też pewnie skończyłaby się egzystencja tego kanału, tak? Także naprawdę jestem bardzo wdzięczna i serdecznie Wam dziękuję za te wszystkie lata Waszej obecności i bycia ze mną w tych czytaniach, na dobre i na złe. Także zapraszam już teraz Was do wrześniowych czytań. I jeśli idziecie na urlopy i tak dalej, to życzę wszystkim bardzo udanego czasu. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Witam wszystkie raki w czytaniu na wrzesień. Zobaczymy, co tutaj pokaże się jako główna energia. I dodatkowo jeszcze będzie jedna talia. I dobierzemy karty, przyjrzymy się przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. Zobaczymy, jaka jest porada, zobaczymy też, jaka jest Wasza energia, co jest niewidoczne. No i zobaczymy też rezultat. Oczywiście czytanie jest ogólne, także proszę, żebyście też brali to pod uwagę. Ok? Dobra. No to patrzymy. As monet. No, chyba byk miał właśnie też tego asa monet jako główną energię. Jest to potencjał, ogromny potencjał na rozwój, na wykreowanie czegoś dla siebie, na złapanie okazji. Dostajemy tutaj szansę, ktoś z Was może otrzymać propozycję jakąś, może to być coś namacalnego, to może być zajęcie się sobą, wejście w jedność też, takie umocnienie się w przekonaniu, że mogę coś zacząć, może ktoś chcieć zarejestrować i oficjalnie zacząć prowadzić jakąś działalność, czy coś zmienić, po prostu zrobić krok do przodu, wykorzystać potencjał, który się pojawia, okazję, to co już powiedziałam wcześniej, nie będę się powtarzać i nie będę opowiadać bez kontekstu, zrobimy jeszcze rozkład, to wszystko, o czym mówiłam przed chwilą i wtedy zobaczymy, jaka się historia tutaj ułoży, czy to będzie tutaj potencjał, który ma przyszłość i się może rozwinąć, czy się czasem tutaj coś nie zablokuje. Różnie to może wyglądać. O
Oczywiście każdego sytuacja indywidualna może być trochę inna, może dotyczyć innego aspektu życia, no ale to już musicie wywnioskować sami. Jaka jest Wasza energia na początek? Zobaczymy. Na początek energia Królowa Monet. Ta Królowa jest w ogóle bardzo popularna w tych czytaniach. To jest taka opoka, opieka, ochronka. Albo Wy będziecie prowadzić taką ochronkę dla innych i tutaj przyjmować pod swoje skrzydła właśnie to, co małe, to, co nowe, to, co zaczyna kiełkować. To może być dziecko na przykład, zajęcie się jakimiś dziećmi, może wnukami dla niektórych, inni może będą mieli propozycje podjęcia jakiejś dodatkowej pracy. Generalnie to jest takie opiekowanie się czymś, co jest tym potencjałem. Tutaj mamy tą monetę, to ziarenko. Mamy tutaj możliwości, żeby nadać temu formę, tak? I to jakby do Was będzie należało, żeby zająć się właśnie tym, co jest takie jeszcze delikatne, nieuchwytne czasami, takie kiełkujące w doniczce, tak jak to widać tutaj na tej karcie Królowej Monet. Królowa Monet, siedzi tutaj mężczyzna, to może być mylące. Ta talia jest bardzo, ta talia, której używam, piąty duch, tarot piątego ducha, można tak powiedzieć. Fifth Spirit Tarot, on jest mocno taki podkreślający różnorodność połączeń między męskością, żeńskością, zamienniki tutaj są przeróżne. No i stąd właśnie ta królowa siedzi i wygląda jak król w zasadzie, a pisze, że to królowa. No, a tutaj mamy króla, który trochę wygląda jak królowa i też jest monet, więc no taka totalia jest, taka nowa. Znaczy ja jej używam od jakiegoś czasu. A tutaj w atmosferze, za chwileczkę opowiem o innych kartach, tu w atmosferze mamy zapalniczkę, czyli mamy asa kolejnego, asa mieczy. No i tak, wygląda na to, że może tutaj być jakiś pomysł wokół, jasność umysłu co do tego, w jaki sposób zrealizować właśnie się, powiedzmy, z tym, co się pojawia namacalnego, ponieważ as mieczy to jest myśl, ulotność tej myśli. To może też być właśnie taki przebłysk, nagła myśl, która potem zniknie. I jeśli nie działamy pod wpływem impulsu, to może się okazać, że no tak, no był ten pomysł, ale właściwie właśnie odpłynął ode mnie. A w ogóle mamy tutaj taki układ, że z przeszłości wpływ na to, co się będzie działo we wrześniu, ma piątka monet. Ta piątka monet jest kartą braku, niedostatku, niedoborów. Widzę, że kamera tak nie będzie współpracować. Ok, więc mamy tutaj bochenek chleba, który leży odrzucony gdzieś tam z boku, ale też widać, że ktoś umarł z głodu. Leżą tylko takie kości, więc wygląda to na taką głodówkę, ograniczenia, braki, które bardzo mocno odczuwane zostały, czy były przez Was wcześniej. Brak poczucia bezpieczeństwa to może być brak pracy, brak wszystkiego to, co było brakiem dla Was. Indywidualnie może się tutaj przekładać na jakąś zmianę, na to, że nagle się pojawi wielki przełom w postaci wieży, a naprzeciwko wieży usytuowała się karta koła fortuny, czyli co? Z jednej strony mamy los, który niszczy. Mamy tutaj palący się dom i myślę, że to ma oznaczać w Waszym przypadku coś takiego jak
Zniszczenie struktury, która nie przynosi żadnego sukcesu, zniszczenie pewnego sposobu bycia, stylu, czy właśnie spalenie za sobą mostów, tak mogę to powiedzieć. Jakieś nagłe wydarzenie może spowodować, że odmieni się wasza percepcja, może we wrześniu nagle coś się zdarzy takiego, że zauważycie, że coś tutaj nie działa, że odczuwanie tego braku, trzeba tutaj coś zrobić. Być może będziecie tak myśleć, czy będziecie mieli jakiś przebłysk, natomiast tutaj też będzie palec Boży i jakby los może wam przynieść ogromne zmiany, które będą zaskakujące. I właściwie fajnie napisał autor tej talii o karcie wieży, ponieważ tak fajnie tutaj ujął opis, mówiąc o tym, żeby nie zostawać w palącym się domu. No właśnie, bo przecież jeśli coś płonie, no to nie należy zostawać tam, bo spłoniemy razem właśnie z tym. I tutaj mam wrażenie, że będziecie mieli w przyszłości taką chęć jakby pozostania w tym domu, ponieważ tutaj pokazała się dziewiątka mieczy. Jest to karta właściwie martwienia się i takiego pozwolenia na to, żeby was spaliło troszeczkę. Albo bardzo. Czyli pozwolicie sobie na scenariusz, że nie da się na przykład czegoś odbudować, że nie ma innej drogi, że może nie umiem, że nie udało się wcześniej, to nie uda się teraz. Mogą to być różne przemyślenia, ponieważ miecze to myśli, tak? Komunikacja też. To mogą być jakieś wnioski wyciągane w ogóle tutaj z tego, co się zdarza. Natomiast te wnioski są przedwczesne, są nieadekwatne i są mylące i wy sami możecie jakby pozwolić na to. Patrząc i obserwując okoliczności zewnętrzne, możecie chcieć pozostać w tym palącym się domu. To tak trochę jak Wayne Dyer kiedyś mówił o tym, żeby pozwolić swojemu ego spłonąć. Zresztą on dużo rzeczy różnych, fajnych i ciekawych mówi, więc jeśli ktoś chciałby jeszcze jakby przypatrzeć się bliżej, to jest dużo jego książek. Jest też na YouTube film The Shift albo Zmiana z polskimi napisami. On jest totalnie za darmo do obejrzenia, tam jest. Polecam z całego serca, żebyście sobie na to popatrzyli, bo film jest fascynujący i może wam tutaj też właśnie przybliżyć to, o czym jest mowa w tym czytaniu. Bo tak naprawdę ten umysł, on zaburza tutaj percepcję. Coś tutaj się pali z jakiegoś powodu. Tutaj jeśli ktoś nie zrobił wcześniej żadnej zmiany albo pielęgnuje biedę, no to w tym przypadku potrzebuje jakiegoś palca Bożego do tego, żeby coś w sobie albo w życiu zmienić. Często choroba jest też takim palcem Bożym po to, żebyśmy jakby otrzeźwieli. Potencjał zdrowienia w ciele jest też ogromny, natomiast często blokowany. I dlatego tutaj ta karta dziewiątki mieczy, ona jest takim ostrzeżeniem, że zobacz, jak nie kijem, to pałką, siekierą, piłą, żyletką, potnę się sam. To jest taki czarny scenariusz, zresztą karta tak wygląda, bardzo czarna. Dociągniemy tutaj, co możecie z tym zrobić. Tu pod spodem tego asa mieczy odkryła się dziesiątka mieczy, czyli no, jest tu jakieś apogeum jakiegoś czarnowictwa. Natomiast nie ma powodów, ponieważ ta strona całego czytania pokazuje króla monet, który mówi o tym, zobacz jaki jesteś bogaty, jeśli jesteś zdrowy, jeśli jesteś oddychający, czujący, zawsze możesz zacząć zmianę, tak? Właściwie zmiana jest konieczna czasami i potrzebna i wszystko to, co dostajemy w życiu, jest po coś, żeby wyciągnąć jakieś lekcje, żeby przekierować się na lepszą czy inną ścieżkę, żeby zrealizować może swój plan duszy, tak? Więc tutaj popatrzymy, co się może zdarzyć. No właśnie. Może się tak zdarzyć, że potrzebujecie dotknąć swojej mocy, potrzebujecie poczuć swoją moc, miłość, zaufanie. Zobaczcie, tutaj jest wszystko w tej karcie. Jest osoba, która ma takie zaufanie do siebie, do swojego instynktu i wie, że jest w stanie podnieść się z każdego upadku
i z każdej sytuacji. I z każdej sytuacji, z każdej rzeczy czy problemu jest wyjście. I dobrze by było, tak jak właśnie wcześniej chciałam też o tym powiedzieć, tylko gdzieś mi uciekło, Wayne Dyer mówił, żeby najpierw zobaczyć to w umyśle, a dopiero później to się manifestuje, tak? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli chodzi o to, żeby po prostu nie opierać się tylko i wyłącznie na swoim umyśle i na negatywnych konotacjach i widzeniu wszystkiego w czarnych barwach. Tu chodzi o to, żeby przełamać jakiś tutaj problem, żeby dostrzec rozwiązania, żeby wykorzystać to, co Wam przynosi Wszechświat. I on nie będzie się tutaj cackał z nikim, ponieważ koło fortuny to jest zmiana. Tego możecie nie widzieć. Ta zmiana jest konieczna i ten los zrobi wszystko, żeby tutaj prowadzić Was w stronę bogactwa i sukcesu. Ponieważ wynikiem tutaj jest karta Słońca. Słońce to jest aktywność, Słońce to jest działanie, Słońce to jest takie wygrzewanie się też w blasku tego wszystkiego, co nas otacza. A otacza nas co? Bieda czy bogactwo? Moim zdaniem żyjemy w ogóle w takich czasach, gdzie jest ogromne bogactwo. Doświadczanie biedy, poczucie, że jestem w jakimś sensie ubogi czy uboga, to jest tutaj jakieś w tym przekłamanie. Może chodzi o to właśnie, żeby tutaj coś zostało zniszczone, czy może żeby Wasza korona z głowy spadła, albo żeby to ego nagle otrzymało taki zastrzyk mocy, czy zmiany, jakiegoś odwrócenia uwagi od takiego właśnie postrzegania wszystkiego w czarnych barwach. Do tego jest potrzebne uziemienie, do tego jest potrzebne połączenie z ciałem, z materią, docenianie tego, co mam i takie przekierowanie uwagi w stronę Słońca, w stronę sukcesu, w stronę bardzo pozytywnego myślenia. Król monet tutaj w tej pozycji, w której się w tej chwili znalazł, czyli w pozycji informacji, mówi o tym, że Wszechświat dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz do tego, żeby zrealizować tutaj to nowe, co idzie. Czy jeśli potrzebujesz pracy, to ta praca przyjdzie. Kwestia jest tylko tego, czy potrafisz ją, tą propozycję tej pracy przyjąć. Czasami jest tak, że kręcimy nosem, czy nie widzimy potencjału na przykład, ani tego sukcesu. Nie jesteśmy w stanie jakby dostrzec, że jest w tym jakaś możliwość. I ta wieża moim zdaniem też mówi o tym, że ta destrukcja tutaj wyczyści taką drogę do tego, żeby tworzyć. Czyli wyczyszczenie i oczyszczenie do białych kości tutaj tego tej biedy, tego niedostatku, tak? Jakieś szkielety z przeszłości muszą być pogrzebane i to poczucie jakby trzeba tego braku przerobić, pobłogosławić i zacząć działać z prawem obfitości, czyli doceniać to, co mam, dziękować za wszystko to, co mam, cieszyć się z tego, co przychodzi i zwracać uwagę, być na tyle uważnym, żeby dostrzegać te potencjały, które się pojawiają. Dla niektórych, jak gdybyśmy czytali tutaj na wprost, to może być spotkanie z jakimś człowiekiem, który będzie Was wspierał bardzo mocno i będzie Wam pokazywał drogę do sukcesu. I to też może być właśnie taka nowość, tak? I to może być wielka i ogromna zmiana. Los Wam przyprowadzi takich ludzi, którzy będą chcieli z Wami współpracować, którzy będą chcieli też dostarczyć Wam tego poczucia możliwości, które się otwierają, albo wyjaśnienia, tak? Jeszcze zobaczymy ta wieża, w czym ona może tutaj pomóc, co może zniszczyć, jak może zaszkodzić. Okej. Okay. Mamy trójkę kielichów. Myślę, że tutaj chodzi o zrozumienie, że życie to
jest trochę bajka, że to jest taki czas, kiedy doceniać trzeba rzeczywistość, teraźniejszość i obecność innych ludzi. Żeby doceniać też te małe takie spotkania, spontaniczność, to co się dzieje. I tutaj nagle w momentach, kiedy mamy jakąś klęskę, czy to żywiołową, czy jakąkolwiek inną, czy być może ego nam nagle się rozleci na kawałki lub spłonie w tym domu, to nagle się okaże, że potrzebujemy przyjaciół. Bardzo często, kiedy dotyka nas coś, zaczynamy poszukiwać osób, które są w stanie nas zrozumieć, które są w stanie wyciągnąć do nas rękę, pomocną dłoń. I ta królowa monet, o której mówiłam na początku, to jest właśnie ktoś, kto bardzo chętnie wyciąga pomocną dłoń, kto pielęgnuje, kto umacnia. I tutaj te osoby, królowa i król monet, to są ludzie, którzy są tu i teraz, ludzie, którzy działają w materii właśnie z tą szansą. I ta szansa, która się pojawia, jest poprzez, jakby poprzez ich obecność dla Was, jest tutaj bardzo istotna i ważna. Zresztą, tak jak mówiłam, ta królowa monet to możecie być Wy, to może być Wasza energia i Wy będziecie chcieli sobie sami pomóc. A ten król może Wam towarzyszyć, tak? Ponieważ mamy tutaj na końcu parę, która wygrzewa się w słońcu, mam wrażenie, że to możecie być Wy, w blasku słońca odczuwający ulgę i jakieś przełamanie widzenia świata, zobaczenie, co jest ważne, co się liczy. Obecność drugiego człowieka, podanie ręki, miłość, bycie w swojej mocy i sile i odkrycie, że mam moc i mogę tworzyć, kreować i działać. I tutaj jest ta aktywność bardzo potrzebna. Ta strona jest bardzo aktywna. Ta strona, powiedziałabym, jest taka trudna. To trochę tak jak na drzewie życia. Mamy drzewo życia i mamy tutaj ten filar, który jest trudny i miłosierny filar. A po środku mamy ten środkowy, który ma być tym oparciem, fundamentem w Malkut. Czyli mamy mieć tutaj dostęp do równowagi. Natomiast karty, które się pokazały, one bardzo mocno pokazują, że tej równowagi może u Was nie być we wrześniu. Możecie odczuwać tutaj jakiś kryzys, ale to jest taki kryzys, który ma Wam przynieść lepsze życie, lepsze rozumienie, więcej bogactwa, więcej sukcesów, więcej pogodnych dni i twórczości, tak, aktywności takiej. Dla niektórych to może być totalnie urlop też, co się może zdarzyć przez dziwny zbieg okoliczności i może tutaj dojść na przykład właśnie do takiej sytuacji, w której ten urlop będzie wymuszony trochę. Najpierw poczucie, że o, nie ma, a potem nagle jest i to będzie taka właśnie palec taki Boży. Natomiast możecie się też zmartwić, tak? Sytuacje mogą być bardzo różne i tu można odczytać więcej scenariuszy. Na pewno chodzi o to, żebyście się umocnili w materii, żebyście też odczuwali w ciele swoje emocje, żebyście też zmienili coś, jeśli odczuwacie brak. To naprawdę trzeba być uważnym i zapytać siebie, czego mi brakuje? I wtedy starać się jakby skierować swoją energię w tą stronę, tak? Prosić, wyjść taką intencją, żebyście mogli odczuwać jedność w umyśle i w ciele i żebyście mogli kreować swoje życie w taki sposób, żeby Wam przynosiło to jak najwięcej satysfakcji, tak? I na pewno nie kierować się tutaj martwieniem się, bo martwienie właściwie do niczego nie prowadzi. Prowadza tylko nas w takie poczucie stresu, bezsilności i oddania swojej mocy, tak? Broń Boże, tego nie robimy. Moc jest przy Was, jak zawsze. Także miesiąc może być burzliwy w swoich wydarzeniach. Także to, co powiedziałam, wszystko jest dosyć istotne dla tych, którzy chcą żyć uważniej i coraz bardziej świadomie. Zobaczymy, co karta wyrocznie jeszcze tutaj doda.
wsparcie. Wsparcie to jest to, o czym mówiliśmy. Wsparcie od siebie, od swojego wewnętrznego ja, ale to jest też wsparcie od kogoś, kto wyciąga do nas pomocną dłoń, kto przytula w momentach, w których tego potrzebujemy. Jeszcze tutaj zerknę, co ta pani, która stworzyła tą talię, na ten temat pisze. Jeśli macie wątpliwości jakiekolwiek i przychodzi taki czas wątpliwy, tak, kiedy coś się dzieje i ewidentnie tutaj w tym wrześniu może się coś dziać, to zazwyczaj takie wsparcie, ochrona i zrozumienie przychodzi od rodziny, od tych, których kochamy. To może nie być rodzina, ale to mogą być ludzie, z którymi jesteśmy blisko. I trzeba wiedzieć, że wsparcie przyjaciół i rodziny, zarówno ich, jak i społeczności, z którą jesteście związani, zawsze jakby wzmaga się w czasie takim, który jest trudny. Więc nie bójcie się wyciągnąć ręki do tych, którzy potrzebują wsparcia, bo to może też być tak, że Wy będziecie dawać wsparcie osobom, które tego potrzebują i spontanicznie będziecie organizować tutaj coś dla tych osób. Ale też możecie wyciągnąć rękę, jeśli potrzebujecie pomocy Wy sami, tak? Jeśli potrzebujecie pomocy, czy potrzebujecie coś przepracować, to po to są przyjaciele, tak? Żeby kiedy ich potrzeba, ich wezwać. Więc bądźcie przyjaciółmi dla siebie, bądźcie przyjaciółmi dla innych i miejcie przyjaciół. Osoby, z którymi możecie iść i konie kraść, możecie iść i wspólnie sobie popłakać albo się bawić. I na pewno będziecie wtedy lepiej siebie rozumieć, jak się wypłaczecie, czy wygadacie do tych osób, z którymi czujecie się bezpieczniej i którym możecie zaufać i powiedzieć im wszystko. I to od razu zmieni całą sytuację w coś dużo lżejszego, bo to warto mieć przyjaciół, żeby zawsze móc na nich liczyć. Także nie tylko oni są po to, żeby wspierać Was w trudnym czasie, ale też są po to, żeby dzielić się dobrymi chwilami. Wzajemnie mamy się wspierać, po to tu jesteśmy. No i tyle w zasadzie ode mnie. Takie to czytanie dla Was na wrzesień. Życzę Wam bardzo udanego miesiąca. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach.